Tu mamy żabkę. Żabka? Zachwycony? Bardzo. Maleństwem? Bardzo. Właśnie jakaś archaiczna, malutka żabulka. Ile ona jest? Który to rocznik? To jest 97 rok, Ford Fiesta, silnik 1.25 ZX-S. Mhm. Autko bardzo ekonomiczne na benzynie, dlatego na gazie będzie jeździło praktycznie za darmo. Boże. Takie, tak, takie. Michał, takie cuda to tylko w Energy. Maseczka, chłopcy, w górę. Oczywiście. Turururu. Turururu, turururu. Rozprawiamy się pięknie z tym. Ale jaki piękny ty. To jest jakiś kolekcjoner? Jakiś co to? No, autko niedawno kupione z zagranicy. Ale zobacz jaki zadbany, ty. Bardzo ładny stan ogólnie samochodu. Który to jest rocznik? 97. Boże. To u mnie, słuchaj, jest ten samochód jest ładniejszy, jest bardziej zadbany niż moje Audi. Który ma jest, no, świeżutkie. Wstyd, Małgonia, wstyd. Dobra, rzucik robimy taki. No mamy zamontowaną, sprawdzoną już od wielu lat instalację Lowa, to Smart. Tak, właśnie tutaj zobaczę jeszcze. A czy to jest za ten 16ZX-S? 16-zaworowy silnik ZX, to jest technologia Forda. Czyli Forda, taka ich opatentowana. Dokładnie, instalacja Lowa, to sprawdzony włoski produkt. O, oryginalny zestaw, tryskiwacze mamy oczywiście. Zobacz jak ładnie zrobimy, jak ładny taki zadbany, to go tak ładnie nagramy, co? Niech będzie tak, niech już będzie tak ekskluzywnie i elegancko. Tutaj filtr fazy lotnej. Tak, przechodzimy. Czujnikiem ciśnienia, temperatury. Dobrze. Potem lecimy płynnym kocim ruchem do reduktora. Do reduktora. Oryginalnego oczywiście Lowato. Oczywiście. I później do... I potem przechodzimy... sterownika instalacji. Widzimy tutaj... A gdzie Lowato? To tutaj tylko wtyczu czyli nie czyli on jest tam włożony, widzą Państwo na górze wtyczkę. Dużo miejsca, co? Dokładnie. Czyli tam nie musiałeś się tak strasznie przyciskać. No nie. Autko spala około 7 litrów benzyny, 8 litrów gazu będzie spalało. Tak? Także oszczędność na każdym 1000 km to jest jakieś 200 zł. Okej. Okay. 10 tysięcy km i auto się, znaczy instalacja zamontowana się zwraca. Dobra, a teraz powiem Ci ciekawostkę. Podzielić się z Tobą ciekawostką? Tak, słucham. Bardzo często jest pytają klienci i jest takie zapytanie, czy warto montować do takich małych autek? Oczywiście, jak najbardziej warto. Bo zwraca się po? Zwraca się po 10 tysiącach. Po 10 tysiącach instalacja się zwraca i można jeździć naprawdę w tym przypadku praktycznie za darmo przy cenach gazu, które mamy. No właśnie. Są śmieszne koszty, tańsze niż komunikacja miejska. Oczywiście. A teraz wyobraź sobie, że przed chwilą jechaliśmy Volvo V8, 4,4 litra. Potężny, i tam potężny auto. Potężny silnik i tam się zwraca po 11 tysiącach instalacja. No. Czyli drodzy Państwo, czy to jest taki malusieńki, schludny, malusieńki Fordziczek ZX-S, czy wielkie Volvo, ciężkie, to i tak jakbyście nie liczyli, 12-15 tysięcy jest całkowity zwrot instalacji, prawda? Dokładnie. Bo jak autko mniej żre, mniejszy silnik, to i tańsza instalacja, oczywiście, prawda? Oczywiście. To i tak gdzieś tam się znajdzie, że to jest 10, 11, 12 tysięcy, następuje całkowity zwrot, a później, drodzy Państwo, oszczędzacie. Czyli Państwo, którzy podejmują decyzję o montażu gazu, to są bardzo mądrzy ludzie. Dokładnie. Dbający o swój budżet domowy. Z takich ciekawostek był dzisiaj klient Fordem Focusem na przegląd zerowy i powiedział, że nie spodziewał się, że można tak tanio i fajnie jeździć. No właśnie. Autem. Ale nie spodziewał się dlaczego? Bo założył instalację u Ciebie, Piotrek, bo Ty wykonywałeś ten przegląd. Dokładnie. I założyłeś mu dedykowaną instalację samochodu. A nie tanią byle jaką. Oczywiście, tak? Oczywiście. No właśnie. Konkret. Biegniemy. Choć już mamy mało teraz, mało powierzchni do przebiegnięcia, co? No. Króciutko jest. Tak? A widzisz tu?
kontroleczka. Przełączniczek, trybu gaz, tak. Benzyna wraz ze wskazaniem ilości gazu. Oczywiście. Miejsce wybrane przez klienta, bardzo tak. Fajne. O, cacany. I teraz co? Zbiorniczek mamy znowu od spodu. Wlewik też tutaj obok zbiorniczka. Dobra, czyli teraz będę się musiała... Będę musiała najpierw... Gdzie ten zbiornik jest? O, jest, widzę go. Dobra. 34-litrowy zbiornik zapewniający zasięg około 300 km. A? Nawet więcej, oczywiście, zależnie od stylu jazdy. I wlewik. I tutaj pokażemy wlew. Jego widzę dobrze. Stelowam, szanowni państwo, leżąc na, nie wiem, tutaj na tym podjeździe, trudno mi jest wycyrklować, szczególnie w świetle, ale wierzę, że obraz będzie ok. I tutaj jeszcze wjeżdżamy raz, żeby państwu pokazać ten zbiornik. On jest niewielki, co prawda, bo to jest CZ 34 litry, prawda? Dokładnie. Na 10 lat ważny. Na 10 lat z homologacją, zresztą jak wszystkie komponenty, które zamontowaliśmy dokładnie. Do tego samochodu. Dokładnie. Homologowane, wszystko legalne, bardzo dobrej jakości. Zapraszamy Piotrek. Zapraszamy małe i duże auta, nowe. Małe, duże, małe, malutkie, większe. Firmowe, prywatne. Z turbinami, wściekłe, uturbione, niewściekłe. Dokładnie. Do ciebie. Dokładnie. Trzy cylindróweczki, V8-ki. Wszystko jest. Dziesiątki, dwunastki. Oczywiście. Zapraszamy. Zapraszamy na kolejne odcinki. Dziękujemy.